To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim o rozliczeniach rządów Prawa i Sprawiedliwości. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Arkadiusz Gruszczyński, to jest podcast 8.10 Gazety Wyborczej. Państwa i moim gościem jest senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze. Witam pana redaktora, witam wszystkich, którzy nas słuchają, wiernych fanów Wyborcza.pl. Bardzo dziękujemy za ten entuzjastyczny początek naszej rozmowy. Będziemy rozmawiać o rozliczeniach Prawa i Sprawiedliwości. Podczas piątkowej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska usłyszeliśmy o układzie zamkniętym, który mieli tworzyć politycy Prawa i Sprawiedliwości. Premier przekazał, że obecnie toczy się postępowanie śledztwa w 90 jednostkach administracji publicznej i rządowej. Do prokuratury zostały skierowane 60 zawiadomień w związku z nieprawidłowymi wydatkowaniem środków publicznych. Skarb Państwa może dzięki temu odzyskać 100 miliardów złotych. Panie senatorze, kto w tym układzie zamkniętym był przez te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ten układ zamknięty tworzyli politycy Zjednoczonej Prawicy. I mam takie nieodparte wrażenie, że państwo zostało podzielone na prywatne poletka. Albo Solidarna Polska, suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry dostała Fundusz Sprawiedliwości. Jak z niego korzystała, to możemy posłuchać na nagraniach. Rozdzielanie pieniędzy organizacjom, które są oceniane jako właściwe światopoglądowo. Cały proces robiony poza procedurami, później czyszczone skrzynki mailowe, tak żeby prokuratura nie mogła do tych maili się dostać, i rozmowy o tym, jak odpowiadać na pytania prokuratury, żeby ukryć dowody przestępstwa. To mamy w nagraniach Tomasza Mraza, czyli byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości. Jest inna partia tworząca obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli Partia Republikanie. Jej członek, jej chyba wiceprezes ówczesny, czyli poseł Jacek Żalek i wiceminister nadzorujący Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powiedział: tam działała grupa przestępcza. Prezesa NCBR-u narzucił mi europoseł Adam Bielan, szef środowiska Partii Republikanów. Jak to działało w praktyce? Ano 26-letni barman miał dostać 50 kilka milionów na innowacyjny program gospodarczy. Na czym ta innowacyjność miała polegać, tego nie wiemy, bo dotychczasowe doświadczenia zawodowe 26-latka to było mieszanie margerity w barze, ale teraz miał dostać 50 milionów złotych, za to wiemy, na co miała dostać spółka z Białegostoku ponad 120 milionów, na doświadczenie polegające na moczenie kabelka w wodzie i obserwację, jak ten kabelek się zachowuje. I oczywiście my byśmy mogli powiedzieć, że to aż brzmi nieprawdopodobnie, ale to są prawdziwe przykłady. Do tego dochodzi to, co się działo w obrębie samego Prawa i Sprawiedliwości, te wszystkie wille plus, ta afera w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, gdzie jeden z dostawców RC dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostarczał towary wielokrotnie przepłacane. Dzisiaj tam mamy do czynienia z zatrzymaniami osób, które za to odpowiadały, a prezes RAS-u to jedna z najbliższych, najbardziej zaufanych osób prezesa Mateusza Morawieckiego. I są przykłady, no można powiedzieć, wręcz humorystyczne, gdyby nie to, że wszystko to się działo za publiczne pieniądze. Mamy dyrektora Fundacji Rozwoju Systemu Edukacyjnego, który zajmował się unijnym programem Erasmus+. Ci, którzy nie wiedzą o tym programie nic, to informuję, że ten program dotyczy wymiany studentów w obrębie państw Unii Europejskiej. Jak to realizował pan dyrektor? Wydał 1 000 000 złotych na wyjazdy służbowe i na przykład okazało się, że wymiana studencka obejmuje Europę. Pan dyrektor obserwował jej efekty w trakcie wyjazdu na Hawaje, a konkretnie do Honolulu, no bo była to miejscowość, którą miał nieodparte wrażenie
pragnienie i chęć, żeby zobaczyć, i zrobił to za publiczne pieniądze. Nie chcę już nawet przypominać o tym, że po 10 latach ojciec Tadeusz Rydzyk przypomniał sobie, że chciałby otrzymać 10 milionów odszkodowania za projekt dotyczący geotermii, na który PiS z różnych środków rządowych dał ponad 70 milionów, a znany zakonnik z Torunia łącznie dostał 300 kilkadziesiąt milionów ze środków rządowych. To wszystko pokazuje, jaka była ogromna skala nieprawidłowości w czasach rządów PiS-u i co dzisiaj wyjaśnia prokuratura, a wkrótce, mam nadzieję, sąd. Też oczywiście tych afer było bardzo dużo. Był też przecież były już dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który wydawał publiczne pieniądze w Los Angeles w klubach. Nocnych, wieczornych. Nazwijmy rzecz po imieniu, tak jest. W klubach preferowanych przez mężczyzn, państwo się możecie domyślać, czy zajmował się tam promocją polskich filmów, czy wydawał pieniądze na całkiem coś innego. Były też maseczki kupione od handlarza bronią w trakcie pandemii koronawirusa. Były pikniki 800+, organizowane tuż przed kampanią i w trakcie kampanii wyborczej przed 15 października. Mówi pan o tych różnych poletkach, to znaczy, że były partie, które tworzyły rząd Zjednoczonej Prawicy i które mogły za przyzwoleniem czyim? Prezesa Jarosława Kaczyńskiego te pieniądze wydatkować na inne cele niż zapisane w ustawie budżetowej, niż to, co przewidywało prawo? Kto politycznie ponosi odpowiedzialność za wyprowadzenie 100 miliardów złotych z budżetu państwa? No, bym powiedział ten, który o tym wiedział i to aprobował, a co najmniej nie zrobił nic, żeby to ukrócić. Kto ukrócić w obozie Zjednoczonej Prawicy? Jarosław Kaczyński. Czy wiemy to na pewno, czy dywagujemy? Przypominam o liście Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry z 2019 roku, w którym to napisał. Proszę o natychmiastowe wstrzymanie jakichkolwiek wypłat z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie trwania kampanii wyborczej. Może to skutkować negatywnymi następstwami w kontekście właśnie sprawozdania finansowego, które przyjmuje lub odrzuca Państwa Komisja Wyborcza. Jarosław Kaczyński miał absolutną świadomość tego, co się działo, został o tym poinformowany skutecznie. Więcej, poinformował o tym Zbigniewa Ziobro. Czy to odniosło jakiś efekt? Nie odniosło. Odniosło taki, że Zbigniew Ziobro w kolejnych latach z Funduszu Sprawiedliwości jako osoba go nadzorująca nie podjął żadnych działań, a wręcz przeciwnie. Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, a do której mam zaufanie, bo znam pracę i profesjonalizm kontrolerów NIK-u, że nieprawidłowo wydano 200 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Ale przecież pójdźmy krok dalej. Dzisiaj mieliśmy wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, który powiedział wprost, no dawaliśmy pieniądze organizacjom z nami powiązanymi, bo liczyliśmy się z tym, że przegramy wybory. Więc bardzo szczerze prezes powiedział, dawaliśmy pieniądze swoim, bo baliśmy się, że po wyborach już tych pieniędzy dać im nie będziemy mogli. Ale jeszcze większą szczerością błysnął prezes Kaczyński na piknikach finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Kampania wyborcza formalnie ruszyła 8 sierpnia 2023 roku. Wybory mieliśmy 15 października. W tym czasie Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje i finansuje pikniki dla Biało-Czerwonej, które miały, zgodnie z tym, o czym informował MON, promować wstępowanie do Wojska Polskiego. Jak to się odbywało w praktyce? 13 sierpnia. Piknik w Zawichoście. Na scenę wchodzi Jarosław Kaczyński. Czy mówi, drodzy obywatele, Polki, Polacy, wstępujcie do Wojska Polskiego? Nie, prezes Kaczyński mówi co innego. Głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Głosujcie na Zjednoczoną Prawicę. Głosujcie na tych, którzy kochają Polskę. Jasno mówiąc, że w jego ocenie Polskę kochają wyłącznie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. No przecież nie można mocniej, silniej, bardziej ordynarnie złamać kodeks wyborczy, niż właśnie finansując organizację wydarzeń z dużym rozwiązaniem
rozmachem, z ustawianiem scen, z nagłośnieniem, z zapewnieniem wydarzeń towarzyszących od tych przysłowiowych dmuchańców dla dzieci waty cukrowej po różne stoiska, które wzbudzały zainteresowanie osób dorosłych. I to się działo. Takich imprez były dziesiątki. Sam w swoim zastrzeżeniu do sprawozdania wyborczego PiS-u, który złożyłem do Państwowej Komisji Wyborczej, na 60 stronach nie tylko podałem kilkadziesiąt przykładów takich wydarzeń. Tu dziękuję społecznikom z Obserwatorium Wyborczego, które pomagało mi ten wniosek przygotować. To jeszcze udokumentowałem to stosownymi wycinkami prasowymi, a nawet nagraniami telewizyjnymi, gdzie dumnie ze scen prężyli się kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na posłów i senatorów, wykorzystując te wydarzenia, które zorganizowała i sfinansowała im administracja rządowa. To czasami przybierało wręcz humorystyczne przykłady, no bo po co organizować pikniki 800+, przecież to świadczenie było przeliczane automatem i nikt nie musiał składać żadnego wniosku. Jeżeli odbierałeś 500+, to później po wejściu w życie tych przepisów po prostu przeliczano ci to świadczenie na świadczenie w wysokości 800 zł. To nie było potrzebne dla obywateli, to było potrzebne dla polityków PiS-u, którzy te festyny wykorzystywali do pokazywania się obywatelom, promowania swoich osób i zachęcania do głosowania na nich w wyborach parlamentarnych. Ten odcinek rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości no, zazębia też się z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, na którą wszyscy czekamy. Czeka chyba najbardziej Jarosław Kaczyński. Czy sądzi pan, że czy te dokumenty złożone do PKW, o których pan wspomniał, że też złożył stosowne załączniki, ale też dokumenty, ekspertyzy, które dotarły do Państwowej Komisji Wyborczej z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, są odpowiednim dowodem na to, że PiS nielegalnie finansował kampanię wyborczą i czy w związku z tym PKW może odebrać subwencję partyjną? Artykuł 132 kodeksu wyborczego mówi, że środki finansowe Komitetu Wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii lub na przykład z wpłat obywateli dokonanych przez konto, czyli z tak zwanego ROR-u, osobistego rachunku bankowego. W artykule tym także jest napisane, że Komitetowi Wyborczemu nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z drobnymi wyjątkami, praca wolontariuszy, rozdawanie ulotek, plakatowanie czy udostępnianie miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych, czyli własnej siatki lub balkon. No i PiS mówi, że nie złamał kodeksu wyborczego, ponieważ wszystkie te wydarzenia, o których dzisiaj mówią politycy partii rządzącej czy koalicji 15 października, nie były organizowane przez Komitet Wyborczy, tylko były organizowane przez ministerstwa. No i ci politycy PiS-u mówią tak, no przecież zawsze było tak, że rząd nie zawiesza swojej działalności na czas kampanii wyborczej. Jeśli gdzieś jest zapraszany minister, który aktualnie kandyduje również do Sejmu, no to przecież nie da się tego jakoś nie wiadomo jak rozdzielić. No tam idzie minister, który jest jednocześnie kandydatem, no i mówią, że przecież do żadnego złamania prawa nie doszło. Wręcz przeciwnie, do złamania prawa i to ordynarnego tutaj doszło. Piknik wojskowy w Zawichoście, mam tutaj materiały informacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, miał służyć czemu? Miał służyć wstępowaniu do polskiej armii. On był w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Żeby być tu precyzyjny jak chirurgiczny skalpel, wchodzi prezes Kaczyński na scenę, nie był ministrem obrony narodowej, nie był wiceministrem, ale może wstępowanie do armii było jego celem występu. A dokładnie powiedział tak, zwyciężymy, ale to w wielkiej mierze zależy od państwa. Po pierwsze iść, po drugie głosować na Prawo i Sprawiedliwość i na Zjednoczoną Prawicę. Później jeszcze powtórzył i wzmocnił. Tylko dajcie poparcie tym, którzy pokazali, że coś potrafią, że Polskę kochają,
A kto to jest Prawo i Sprawiedliwość? No gdzie tu jest wstępowanie do armii, promocja wstępowania do armii? Kiedy się to dokonywało? W trakcie kampanii wyborczej, 13 sierpnia. Od 8 sierpnia trwała kampania wyborcza. Czy bym powiedział, było to dopuszczalne? Nie było. Artykuł 132 mówi, że komitet wyborczy może uzyskiwać, nie może przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym. A tu uzyskał korzyść rząd, konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej, zorganizowało, sfinansowało piknik, który miał służyć promocji wstępowania do armii, a politycy PiSu, i to na czele z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ochoczo z tej możliwości skorzystali. Przepis mówi, że no, taką promocję mogą robić, ale po pierwsze osoby fizyczne, a po drugie mówi, że trzeba mieć przekonanie, czy pełnomocnik wyborczy wiedział na przykład, jak jakieś środki de facto są wydawane na promocję partii. No tu nie tylko pełnomocnik finansowy czy pełnomocnik wyborczy wiedział, ale sam prezes partii, który tych pełnomocników powoływał, dokładnie wiedział, bo to on się z tej sceny dumnie prężył i zachęcał uczestników do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Trudno już uzyskać mocniejsze dowody niż te, które dzisiaj mamy, a związane z wydawaniem pieniędzy publicznych na wspieranie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. PiS wszystkiemu zaprzecza. No i nawet jeśli chodzi o te zarzuty, o których pan opowiada, ale też po piątkowej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska głos zabrał najpierw były premier Mateusz Morawiecki, potem prezes Jarosław Kaczyński. Ich komunikat można streścić do jednego zdania. To jest polityczna zemsta Tuska. Wszystko działo się zgodnie z prawem. Czego się boi PiS? Dlaczego w taki sposób politycy największej partii opozycyjnej reagują na te doniesienia ostatnie? Po pierwsze, nie mogę sobie odmówić odrobiny sarkazmu, ależ ten Donald Tusk jest błyskotliwy. To on zachęcił Ministerstwo Obrony Narodowej do organizacji pikników, które miały promować wstępowanie do armii. To on zachęcił Ministerstwo Rodziny do organizacji pikników 800+. To on nawet siłą tego Jarosława Kaczyńskiego zaciągnął na tę scenę i zmusił do mówienia, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość na pikniku finansowanym ze środków rządu. No demiurg, no po prostu człowiek, który wszystko może, a nawet prezesa Kaczyńskiego potrafi zmusić do łamania kodeksu wyborczego. No wolne żarty, jaka zemsta? No zemsta za co? Za to, że Prawo i Sprawiedliwość łamało ordynację wyborczą i wydawało ogromne pieniądze z funduszy rządowych na to, żeby wspierać swoją kampanię wyborczą. Te sterydy, te anapoliki, ten dumping finansowy, który szedł z budżetu państwa, z różnych ministerstw, urzędów centralnych, funduszy, bo to przecież nie tylko Fundusz Sprawiedliwości, to nawet lasy państwowe, które miały billboardy po lasach ustawiać, żeby promować Prawo i Sprawiedliwość. My czasami nie nadążamy, żeby te informacje przyjmować, a to jakiś Sasin ze swoimi kubeczkami, długopisami, innymi gadżetami, które miały być finansowane ze środków budżetu państwa, o czym poinformował europoseł Michał Szczerba. A to jest spółki Skarbu Państwa, które zamawiały billboardy, na których mogliśmy przeczytać, jak się pięknie żyje w Polsce, jak kraj jest dobrze zarządzany. No przecież my tego nie wymyśliliśmy. My to wszystko widzieliśmy na ulicach polskich miast. Ten doping finansowy towarzyszył nam w każdym dniu kampanii. Więc jaka zemsta? Zemsta za to, że PiS łamał ordynację wyborczą, to nie zemsta. To sprawiedliwość. To Państwowa Komisja Wyborcza jako niezależny, wyspecjalizowany organ nie przyjęła sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości, chociaż przyjęła lub odrzuciła, bo taki przykład był nie tylko w przeszłości, ale także teraz w przypadku Komitetu Wyborczego jednego z kandydatów do Senatu, sprawozdania pozostałych komitetów. Co zrobi ze sprawozdaniem PiSu? No musi dokładnie policzyć. Czy poziom tych nieprawidłowości przekroczył 400 tysięcy złotych, wartość tych otrzymanych niepieniężnych składników wspierających kampanię Prawa i Sprawiedliwości? Bo jeżeli przekroczyło to 400 tysięcy, to zgodnie z
kodeksem wyborczym. PKW może zrobić tylko jedną rzecz, odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a oczywiście PiS może się jeszcze od tej decyzji odwołać. Wielu publicystów i obserwatorów życia publicznego sądzi, że odebranie pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości nie wpłynie pozytywnie na procesy demokratyczne w Polsce ze względu na to, że największa partia opozycyjna zostanie pozbawiona pieniędzy, nie będzie mogła dalej funkcjonować w takim wymiarze jak do tej pory. Jak pan odpowiada na te zarzuty? No ja zapytam tych ekspertów, czy nie widzieli problemów z tym, że PiS po chamsku, ordynarnie, na skalę niewyobrażalną wykorzystywał pieniądze publiczne do kampanii wyborczej. No to dzisiaj PKW musi zgodnie z przepisami policzyć, ile tych pieniędzy publicznych na tą kampanię wydał. A czy troska o to, czy partia polityczna, która łamała kodeks wyborczy, powinna dostać pieniądze czy nie, przypomina mi troszkę troskę, jaką wykazuje, przepraszam, Breivik, czyli słynny morderca w Norwegii, który awanturował się o to, że nie miał wszystkich gier, które chciał mieć na PlayStation, kiedy odbywał kary pozbawienia wolności. No gdzieś muszą być granice przyzwoitości. Jeżeli wykorzystywałeś pieniądze publiczne do kampanii wyborczej, i przepraszam za to daleko idące porównanie, ja oczywiście nie mówię, że ktoś zachował się w PiS-ie jak Breivik, ja tylko mówię, że jeżeli łamiemy przepisy prawa, to ponosimy z tego tytułu określone konsekwencje. Czyli jeżeli przepis mówi, że konsekwencją wykorzystywania pieniędzy niezgodnie z kodeksem wyborczym na kampanię wyborczą jest nieprzyjęcie sprawozdania lub przyjęcie z uchybieniami, to tak należy się liczyć z takimi konsekwencjami. Inaczej możemy kodeks wyborczy wyrzucić w całości do kosza i wystarczy tam jeden artykuł, który brzmi: wybory w Polsce zawsze wygrywa ten, kto rządzi, no bo on ma nieograniczony dostęp do publicznych pieniędzy. Nie chcemy takiej demokracji. Chcemy demokracji, w której obywatele oceniają programy wyborcze, kandydatów, kierują się tym, co oni mają do zaproponowania, a nie tym, ile mają pieniędzy do wydania na kampanię, jawnie czy nielegalnie, tak jak było w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, z wykorzystaniem pieniędzy publicznych. Inni zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, ale też sami politycy tej partii mówią o tym, że rząd Donalda Tuska stosuje wobec nich represje. Te represje są różnorodne, od wsadzania do więzienia księdza, który budował ośrodek dla ofiar przestępstw na Wilanowie w Warszawie, poprzez trzymanie w areszcie tymczasowym urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, która koordynowała pracę Funduszu Sprawiedliwości, aż po komisje śledcze zajmujące się różnymi sprawami w Sejmie. Teraz PKW, jest zespół Giertycha, działa prokuratura. No to może jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości mają rację. Może ten rząd stosuje represje wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, politycy Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli mówią, że ktoś kogoś wsadza do więzień, polityków PiS-u, to kłamią. Nikt nikogo do więzień nie wsadza. Jeżeli wobec grupy osób, na których ciążą zarzuty popełnienia przestępstwa, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, to odbywa się to zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Prokuratura w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, tak było w przypadku Funduszu Sprawiedliwości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie mamy zeznania świadków o wypłacaniu milionów złotych podstawionym firmom, słupom nieprowadzącym działalności gospodarczej i temu, że taki słup, czyli osoba fizyczna, która żadnej działalności nie prowadziła, dostawała kilkadziesiąt tysięcy złotych od miliona złotych otrzymanej lewej dotacji, a resztę brali ci, którzy to zlecali i przygotowywali. I mając taki materiał dowodowy, prokuratura wnioskowała do sądu zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd w kilku przypadkach, w przypadku osób w zakresie spraw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, między innymi w kontekście dwóch urzędniczek, mamy je też nagrane na nagraniach słynnych dyrektora Tomasza Mraza, gdzie słuchamy rozmów o tym, jak czyścić skrzynki mailowe, żeby nie zostały dowody popełnienia przestępstwa, jak odpowiadać na pytania prokuratury. Sąd uznał, podkreślam jeszcze raz, sąd uznał, że w przypadku
tych osób, trzeba skorzystać z tymczasowego aresztu jako środku zabezpieczającego. Tak samo było w przypadku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie też prokuratura sformułowała całą listę zarzutów dotyczących kradzieży publicznych pieniędzy. I to są te osoby, które dzisiaj, i ksiądz Olszewski, które dzisiaj są objęte tymczasowym aresztem. Przypomnijmy, ksiądz Olszewski budował słynny ośrodek na Wilanowie. Budowała go formalnie firma TISO, ta, która musiała wypłacać miliony złotych za, uwaga, korzystanie z części działki, na której była inwestycja, której to współwłaścicielem był jeden z zakonów kościelnych, na rzecz którego ta inwestycja była dokonywana. No to przecież jakiś absurd. Ta firma, która była głównym wykonawcą tej inwestycji, właściciel tej firmy, skądinąd też tymczasowo aresztowany, z całą listą zarzutów przestępstw karno-skarbowych, wyłudzania VAT-u, pieniądze, które otrzymywał, między innymi wpłacał na konto swojego niepełnosprawnego dziecka, z którego to konta kilkaset tysięcy złotych wypłacono kartą bankomatową po to, żeby nie było dowodów, kto te pieniądze wypłacał, a inne ogromne pieniądze wpłynęły na konto spółki Śpiocha w Wielkiej Brytanii, która nie prowadziła żadnej działalności i miała być taką spokojną przystanią do zaparkowania tych pieniędzy, jak rozumiem, później wypłacenia i przekazania określonym osobom. To nie są wszystko scenariusze filmów sensacyjnych. To są rzeczy, które się w Polsce wydarzyły z publicznymi pieniędzmi. Możemy oczywiście powiedzieć, że nikt z tego tytułu nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, a możemy też zadawać takie pytania, jak na przykład w przypadku inwestycji Olefine 2, gdzie zarząd Orlenu podjął decyzję o inwestycji, na którą wydano już 25 milionów złotych, mimo że ten zarząd dysponował ekspertyzami, że tej inwestycji nie powinno się realizować, bo ona będzie przynosić wyłącznie straty, że jest obarczona zbyt wysokim ryzykiem. My dzisiaj się zastanawiamy, czy damy radę ulżyć przedsiębiorcom, którym PiS drakońsko podwyższył składkę zdrowotną, bo na to potrzeba 30 miliardów złotych, a PiS lekką ręką wydał 25 miliardów na zakład, który ma być deficytowy. Za 5 miliardów zaniżono wartość sprzedanego majątku rafinerii gdańskiej, Saudi Aramco, czy stacji paliw Lotosu dawnego węgierskiemu MOL-owi, skądinąd państwu, które jest koniem trojańskim Putina w Unii Europejskiej, czy wydano 1,5 miliarda złotych na pierw budowaną elektrownię w Ostrołęce, a później burzoną, bo się okazało, co było wiadomo od początku, że ona jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście możemy powiedzieć, Polacy, nic się nie stało, albo możemy chcieć wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. Osoby odpowiedzialne, żeby poniosły z tego tytułu odpowiedzialność, ale o tym decyduje sąd, niezawisły sędzia w oparciu o przepisy prawa, ustalenia stanu faktycznego. I po co to trzeba zrobić? Po to, żeby już nikt nigdy nie kradł publicznych pieniędzy w przyszłości. Jak państwo słyszą, wakacje od polityki w tym roku nie ma. Przez lipiec i sierpień wszyscy w Polsce żyją oczywiście sportem, ale też wydarzeniami politycznymi, o których rozmawiałem z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie senatorze. Dziękuję i wszystkim tym z państwa, którzy są jeszcze przed urlopem, życzę udanego urlopu, a tym, którzy po, mam nadzieję, że państwo doskonale wypoczęliście. Wszystkiego najlepszego. Po więcej komentarzy w sprawie rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości zapraszam na stronę wyborcza.pl. Ja się nazywam Marek Gruszczyński, podcast wydawała Martyna Turska, a przygotował do emisji Oles Kalmuk. Do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.